Witamy Państwa i zapraszamy na niezwykle ciekawie zapowiadający się piłkarski mecz. Ja nazywam się Dariusz Szpakowski, zaś obok mnie na stanowisku komentatorskim siedzi już Jacek Laskowski. Za kilka chwil będziemy świadkami kolejnego spotkania Ligi Weekendowej. Ewidentnie kroi nam się wielkie widowisko. To może być niezłe spotkanie. Liga Weekendowa FIFA Ultimate Team w ogóle robi się moim zdaniem coraz ciekawsza. Rośnie stawka, z nią wymagania, ale poziom rozgrywek podnosi się chyba jeszcze szybciej. Griezmann! Ach, tak niewiele zabrakło do gola. Trener ciągle coś podpowiada swoim piłkarzom, motywuje. Rady chyba działają, bo teraz ładnie zaatakowali. Potrzeba tylko lepszej skuteczności. Rivaldo. I piłkę przejmują rywale. Kylian Mbappé. Robi się niebezpiecznie. Lionel Messi. Jest! Pierwsza bramka w tym meczu! Myślę, że ten gol to nie jest jeszcze ostatnie ich słowo, a i przeciwnik nie w cienie ubity. Będziemy tu jeszcze świadkami ciekawych wydarzeń. Lionel Messi. Kylian Mbappé. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie przechwycił piłkę. Mbappé. Mbappé przed szansą. Ale teraz świetnie. Sergio Ramos zatrzymuje tę wrzutkę. Czyhaj na błąd przeciwnika i się opłaciło. Przejęli piłkę. Aouar. Antoine Griezmann. Wysoki. Cristiano Ronaldo. Ładnie. Prostopadłe zagranie. Griezmann. Griezmann z wyczuciem. Marco Reus. Mamy bramkę! Mówi się, że mecze wygrywa ten, kto popełni mniej błędów, ale błędy na rywalach można też samemu wymuszać, tak jak w tym przypadku. Tak jest, cała drużyna ciężko... Kapitalnie to zrobił! Chyba będzie gol! Wspaniała interwencja bramkarza, uratował teraz swój zespół. Zobaczyliśmy, co znaczy bramkarski refleks i podejmowanie decyzji. Wydawało się przecież, że to będzie pewna bramka. Cristiano Ronaldo. Sergio Ramos przejmuje piłkę. No, ma miejsce na skrzydle. Powinien dogrywać. Ała. Marco Reus. Świetnie teraz ten Stegen. Gramy dalej. Pięknie, prostopadle. Messi. Ta piłkę w siatce. Fantastycznie. Pokazuje, że warto na niego stawiać. 2-1 to nie jest duża przewaga. Ależ teraz luka na skrzydło. Ładnie zapowiadał się ten atak, ale rywale odebrali piłkę. Messi. Odebrał mu piłkę w ważnym momencie. Piłkę ma Griezmann. Marco Reus traci piłkę. Royce. Dobrze próbował, ale stracił. Kante. Griezmann. I mamy Royce'a. Royce! Znalazł się tam, gdzie być powinien. Zablokował strzał. No, piłka oddana w zasadzie bez walki. Zaczyna to wyglądać ciekawie. Neymar. Messi, ładne, prostopadłe zagranie. No, Mbappé przed szansą. Jest! Kolejna bramka! I mają już dwubramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków.
No, widać wyraźnie w powtórce, że miał łatwą sytuację do strzelenia tego gola. No, ciężko było tego nie wykorzystać. Przy 1, spora zaliczka, ale jeszcze nie gwarancja zwycięstwa. Lionel Messi. Ruszył z piłką do przodu. To może być bramka kontaktowa. No mieli okazję, ale tu w bramce jest Ter Stegen. Słabo wyszło to ratowanie sytuacji. Nadal jest niebezpiecznie pod bramką. Co teraz wymyśli? Na piłkę, co z tego wyniknie? Griezmann przy piłce. Wydawało się przez chwilę, że będzie bramka, ale bramkarz zdołał złapać piłkę. I będzie aut. Roberto Carlos teraz. Przytomne wejście obrońcy wybił na aut i dał kolegom odetchnąć. Genialne podanie. Aouar. Będzie gol. I mamy gola. Marco Reus. Wspaniale, naprawdę kapitalnie to zrobił. No, będzie się działo. Jest 3-2. Neymar. Brawo, poszukał obrońców i będzie szansa. Zmarnował taką okazję. Miał przed sobą tylko bramkarza. Powinien był to wykorzystać. Tak, Darku, to była wspaniała okazja. Drugiej takiej może już w tym meczu nie mieć. Pressing ze strony rywali. Lionel Messi, Neymar, Messi przed szansą. Jest! Kolejna bramka i mają już dwubramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. Umiejętność bycia w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie jest kluczowa dla rasowego napastnika. Spodziewał się takiej reakcji bramkarza i fantastycznie ją wykorzystał. Racja, Darku, z pierwszym strzałem bramkarz sobie poradził. Przy dobitce nie miał nic do gadania. No i mamy na tablicy wynik 4-2. Spora przewaga, ale nic nie jest jeszcze przesądzone. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Antoine Griezmann. Griezmann wciąż przy piłce. Griezmann. Będzie bramka! Oj, niestety, chybił, ale to słowo miał głos. Dobre zagranie, ponownie celne podanie. Piłkę ma Griezmann. Royce oddał piłkę rywalowi. Sporo bramek do przerwy. Rezultat 4-2. Leo Messi w najlepszym wydaniu. Absolutna dominacja Argentyńczyka na boisku. Racja, gra dziś naprawdę dobry mecz. Kiedy ma piłkę w okolicach pola karnego rywali, bramkarz zaczyna nerwowo przestępować z nogi na nogę. Nie bez powodu, co widzimy na widocznej właśnie na ekranie. Rozpoczynamy drugą połowę meczu w lidze weekendowej Mistrzostw Fut. Tak, piłka już w grze. Zobaczymy, jak trenerzy i piłkarze zareagują w tych pierwszych minutach. To może być bramka kontaktowa? Chyba spodziewaliśmy się po nim więcej. Tego meczu do udanych na pewno nie zaliczy. Zupełnie przygasł w tym meczu, praktycznie nie... Dobrze piąstkował przy tym rzucie rożnym, nie próbował łapać piłki.
Zobaczmy, co zrobi. Świetne wejście. Wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. Messi. Przy piłce Rivaldo. Tracą piłkę po tym podaniu. Gnabry. Może liczyć na wsparcie partnerów. Sané! No takim wykończeniem akcji na pewno nie zaskarbi sobie wdzięczności szkoleniowca. Widziałem reakcję trenera. Nawet w garniturze poradziłby sobie lepiej niż jego podopieczny. Po meczu pewnie przemówi mu do słuchu. I za moment gra zostanie wznowiona z rzutu wolnego. Wspaniałe podanie, ale szansa. I piłka w siatce. Słupek mógł ratować bramkarza, ale nie tym razem. Teraz pomógł szczęściu strzelającego. Cóż, pech bramkarza, Darku, i szczęście strzelca. Widać teraz w powtórce, że niewiele brakowało, a piłka po odbiciu od słupka wyszłaby w pole. No ale trzeba powiedzieć, że ładnie uderzył. Nastawili się dzisiaj na atak i rywale nie mają kompletnie nic do powiedzenia. Marco Reus! Ter Stegen popisał się refleksem. Wspaniała interwencja. Z narożnika, Griezmann. No, gdyby to mu się udało, byłby fantastyczny gol, ale taką główką tylko się ośmieszył. Był tam naciskany, nie miał łatwej sytuacji. W sumie należą się brawa za odważną próbę. Wykazał inicjatywę, ale tym razem nie wyszło. Analiza przedmeczowa w żadnym razie nie przygotowała nas na to, co dzieje się obecnie na murawie. I to absolutnie. O, teraz ma dużo miejsca. To był ewidentny faul na polu karnym. I będziemy mieli rzut karny. Rzut karny, aczkolwiek moim zdaniem powinna być jeszcze żółta kartka. Na całe szczęście sędzia nie wymierzył w tej sytuacji większej kary. Stare porzekadło mówi, że karny to nie bramka i w tym wypadku to się sprawdziło. Był pewny siebie, a teraz będzie musiał wysłuchać góry w szatni. Strzał Griezmanna. Mało brakowało, ale piłka odbiła się od poprzeczki. No, było gorąco, ale bramkarz może teraz odetchnąć z ulgą. Można by rzec, bramka najlepszym przyjacielem bramkarza. Miał furę szczęścia, ale pewnie jeszcze będzie miał okazję wykazać się umiejętnościami. Tracili piłkę. Griezmann.